Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, uroczystość w niebo wstąpienia Pańskiego stawia przed nami zagadnienie powołania do wieczności, powołania do nieba. Temat nieba, temat piekła, czystca, w ogóle temat życia wiecznego wydaje się być tematem zbędnym. Ile osób zaprząta sobie tym głowę? Ile osób tak na serio myśli o zbawieniu? Pewnie, że racjonalność naszej natury każe nam myśleć o śmierci, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy wprost do czynienia ze śmiercią, zwłaszcza kogoś bliskiego. Czyli mamy świadomość tego, że umrzemy. Ale jest pytanie, czy pragniemy nieba? W tym tygodniu rozmawiałem z jednym z moich uczniów, już kiedyś zresztą wspominałem o nim w kazaniu. Trochę taki był zażenowany, że tylko raz, no to dzisiaj ma okazję po raz drugi być zaczepiony. Pytam o spowiedź wielkanocną. Sam nie wie, kiedy było spowiedzi święty, już to było wiele miesięcy. Człowiek, do którego nie można było mieć żadnych zarzutów. I sprytny, i inteligentny, i przesympatyczny, i uczciwy, i pracowity. Pewnie, że można złożyć to na to, że 18 lat to człowiek ma siubiu w głowie, bo to tylko tak się mówi, że jest dorosły. To jeszcze do dojrzałości daleko. Może rzeczywiście jest dorosłość, ale nie dojrzałość. Ale jakie pytania o niebo? Jakie pytania o spowiedź? Jakie pytania o modlitwę? Gdy ktoś nie chodzi do kościoła, to rzeczywiście te pytania są bez sensu. Ale gorzej jest, gdy te same pytania są bez sensu dla tych, którzy są w kościele. Już boję się pytać, czy my w ogóle chcemy iść do nieba. Może gdzieś w odległym czasie, może za 60 lat, może za 40, może za 30, a raczej czy ja chcę dzisiaj pójść do nieba. Oczywiście trzeba by było popatrzeć, że my tak trochę przedmiotowo patrzymy niebo, piekło, czyściec. To nie o to chodzi zupełnie. Bo to jest raczej inne zupełnie pragnienie. Czy człowiek chce Boga? Czy człowiek chce Boga? Przecież po naszej śmierci, po skończeniu naszej ziemskiej wędrówki, to tak naprawdę nic się nie zmienia. Życie trwa dalej. Zmienia się sposób tego bytowania. Ale trudno sobie wyobrazić, że człowiek, jeżeli za życia nie idzie do Boga, to naraz nagle będzie tęsknił za Bogiem, kiedy przekroczy bramę śmierci. Zatem pytanie o niebo jest bardziej pytaniem o Boga. I wtedy to pytanie jest już takie bardziej konkretne, bardziej jasne. Bo to pytanie jest wówczas o moją modlitwę. To pytanie jest wówczas o moje sakramenty. To pytanie jest wówczas o moje życie Słowem Bożym. I to jest wówczas pytanie o moje życie, tak jak to się najprościej powie, miłością. Miłością wobec bliźniego. W kościele
dysponujemy dwoma rodzajami środków. Pisał o tym ksiądz Tadeusz Dajczer w Rozważaniach o Wierze. Bardzo polecam do lektury tę książkę. Powołuje się na Jacques'a Maritain, francuskiego myśliciela, który właśnie mówi o tym, że Kościół dysponuje dwojakiego rodzaju środkami. Te środki zewnętrzne, środki tak zwane bogate. Zatem to wszystkie przedsięwzięcia, wszystkie akcje, wszystkie siły, wszystkie wydarzenia, organizacje, to wszystko, co jesteśmy w stanie uczynić własnymi siłami. To także piękne kościoły, wystrój tych kościołów. To także to wszystko, co jest jakoś wymierne, co można pomierzyć. Jacques Maritain mówi o tym, że przy tych środkach istnieje pewna pokusa, z tej racji, że one są policzalne, to wtedy mogą powodować, że człowiek na nie zwróci uwagę i wtedy może bardziej myśli o sobie, aniżeli o Bogu. Rzeczywiście ocenia się także księży pod kątem tego, jak pracuje z młodzieżą, a co robi to, a co robi tamto, w ile akcji jest zaangażowanych i tak dalej. Tymczasem są to wszystko środki bogate i rzeczywiście one napawają dumą. One rzeczywiście mogą człowieka rozpierać, mogą powodować, że człowiek będzie wokół tego się kręcił. Pamiętam, już gdzieś mówiłem ten przykład, taki mój życiowy. 5 lat bardzo intensywnej pracy na wikariacie, zanim poszedłem na studia. Najpierw rok w Wiśniewie, później 3 lata w Rykach, gdzie rzeczywiście działo się mnóstwo dobra. Szkoła muzyczna do dzisiaj działa, Niebieskie Owieczki. Znalazł się człowiek, który prowadził, no bo ja ze swoim słuchem to nie byłbym w stanie. Przynajmniej daleko bym ich nie doprowadził. I sekcja teatralna, i taneczna, i świetlica środowiskowa, i ministranci, jak w zegareczku. I po 5 latach, kiedy miałem możliwość pójść na studia stacjonarne, doktoranckie, pojechałem na poludzkie rekolekcje, takie w zamknięciu, 8 dni, w milczeniu u salwatorianów. I pierwsze pytanie, z którym musiałem się zmierzyć, czy ja wierzę w Boga? I wierzcie mi, że to pytanie wcale nie było takie oczywiste. Ja się kręcę wokół Boga, kręcę się wokół spraw Bożych, ale czy ja wierzę w Boga? A jeszcze gorzej, gdyby zapytać, czy ja wierzę Bogu? Można się kręcić wokół spraw Bożych, wokół spraw właśnie tych środków bogatych, akcji, przedsięwzięć, coś, co rzeczywiście człowieka buduje, coś, co napełnia jakąś radością, zadowoleniem. I można się okazać, że człowiek dopłucze się z tego, co jest istotą. W Kościele mamy także środki ubogie, których to nie widać. W kontekście w niebo wstąpienia chciałbym powiedzieć 2 słowa o adoracji, ale to za chwilę. Ale właśnie te środki ubogie, których nie widać. Święty Maksymilian Maria Kolbe, człowiek o jednym płucu, można powiedzieć szaleniec niepokalanej. Kiedy mówił o tym, że chce latać samolotem, kiedy kreślił nawet projekty, okazało się bardzo sensowne, statków kosmicznych, a przecież jakie to były lata, kto wtedy o tym myślał? Kiedy myślał o telewizji, można powiedzieć, to taki ojciec ryzyk tamtejszych czasów, to kiedy nawet zaleciał do Japonii, kiedy rycerz niepokalanej rozchodził się w milionowym nakładzie, to wszyscy nie wierzyli, że jest w stanie to uczynić. Ale kiedy zaczęła działać niepokalana? Wtedy, kiedy on doznał cierpienia. Kiedy doznał choroby, kiedy po ludzku mówiono już do niczego się nie nada, nic z niego już nie będzie, w duszpasterstwie się nie nada. I wtedy, można powiedzieć, Bóg wkroczył ze swoją mocą, bo do tej pory może był przysłonięty tym ciągłym działaniem. I wtedy Maksymilian zrozumiał, że to musi być moc Pana Boga. Ten czas pandemii, tak się określa, jeden Pan Bóg wie,
co to jest w ogóle. W każdym razie ten czas rzeczywiście zabrał nam środki bogate. I nie chodzi tu o ofiary na tace, o tym nie myślę. To niech proboszcz się o to martwi, bo ma utrzymać parafię. Chodzi mi o to, że zabrał nam Kościół. Zabrał nam możliwość przystępowania do sakramentów, do uczestniczenia we mszy świętej. Jedyna pociecha to te online. Zabrał nam możliwość uczestniczenia w nabożeństwach. Zabrał środki bogate. Ale można by było powiedzieć, z czym myśmy zostali? Czy żeśmy zostali z modlitwą? Czy żeśmy zostali z adoracją? Przecież Kościół nie był zamknięty. Czy myśmy zostali z dobrym słowem, z cierpieniem ofiarowanym? To rzeczywiście są rzeczy, których się nie policzy, których się nie zmierzy. I to są rzeczy, które rzeczywiście gdzieś działają w zupełnie innej ekonomii, w ekonomii zbawienia, w ekonomii Bożej. Zawstydzali mnie ludzie w czasie tej epidemii. Mój proboszcz z parafii rodzinnej mówi, jeszcze nie jest z tobą źle, jak ty się jako kapłan zawstydzasz. Ten czas epidemii pokazał mi, jak bardzo ważna jest adoracja Najświętszego Sakramentu i jak o nią trzeba walczyć. Ile czasu traci się na Facebooka? Ile czasu traci się na YouTube'a? Choćby w dobrym kierunku idąc, pasąc woła i owsła. Ileż czasu traci się na gadanie o byle czym? Ale kiedy człowiek ma wybrać się do kościoła na adorację, oj, to już nie jestem jak miłość. I zawstydzały mnie osoby w Międzyrzecu, które znajdowały czas na adorację Najświętszego Sakramentu. Ludzie, którzy mieli rodziny, pracę, mimo wszystko zaglądali do kościoła, by chociaż w ten sposób być przy Chrystusie. A ja jako kapłan, bez szkoły, bo szkoła online, cały dzień, można powiedzieć, do dyspozycji. Zawstydzali mnie ludzie też w Łukowie. Pamiętam, kiedy wychodziliśmy z procesją rezurekcyjną, ale nie tylko, bo i to było Wielki Piątek i Wielki Czwartek z Komunią Świętą na dworze. Pamiętacie, pogoda była paskudna. I tam stało ileś ludzi, przed którymi nosem zamykały się drzwi kościoła. Nie wiem, czy miałbym w sobie tyle pokory, bym poszedł, jak chcecie zamykać, to zamykajcie, mam tu gdzieś. A ci ludzie byli, jak żebracy, pod kościołem. Oni mnie zawstydzali. Zawstydza mnie święty Jan Wianej, który poszedł na najgorszą parafię, jaka mogłaby być. Już pewnie jestem w tym wieku proboszczowskim, żebym z wielką chęcią gdzieś poszedł. No ale gdzie? Do dziury? Na 100 osób? Na 200? No tylko miasto. No 300 też mało. Proboszcz od takiej zaczynał. To prawda. Jan Wianej poszedł na parafię, na której nikt nie chciał pracować. Mało tego, była to parafia znana jako bardzo obojętna religijnie. I skończył jako święty. Czym skończył? Modlitwa i adoracja, sakramenty, nic więcej. Zawstydza mnie święty Franciszek z Asyżu, który potrafił Ewangelię wziąć tak naprawdę na serio. Dzisiaj, kiedy mamy uroczystość Zniebowstąpienia Pańskiego, patrzymy w niebo, ale to nie trzeba patrzeć w niebo, tylko trzeba patrzeć w Boga. Bo niebo jest miejscem Boga. My nie idziemy do nieba dla nieba, tylko mamy iść do nieba dla Boga. Ale jak można pójść do Boga, kiedy się Go tutaj nie ma? Jak można pójść do Boga, jeżeli się tutaj nie ma z Nim do czynienia? Co to taka herezja miłosierdzia, że teraz wszyscy będą myśleć, Bóg jest miłosierny i wszystko odpuści? Przecież Bóg jest też sprawiedliwy. W tym tygodniu dwie rozmowy
dwa sypiące się małżeństwa, zupełnie odwrotnie. W jednym żona wariuje, nie wiadomo czego chce, mąż walczy, a w drugiej zupełnie odwrotnie. Młode małżeństwa, 8-13 lat. Przerabiacie to. Ileż razy trzeba wejść w postawę takiego osła, aby pozyskać kogoś do zbawienia? Zrezygnować ze swojego ja, ze swojego zdania. Zejść na poziom niżej. Nie dyktować. Nie przekręcać się tak, jak to jest przy ślubie. Kto kogo przekręci, ten ma ważny. Tego się liczy. Tak, środki ubogie. Święta Tereska, Dzieciątka Jezus, miała dwóch duchowych synów. Pierwszego w wieku 14 lat. Ta młoda dziewczyna, kiedy usłyszała o pewnym bandycie skazanym na śmierć, Pranzini, o ile dobrze pamiętam się nazywał, to w jej młodej głowie pomyślała, jak to ten człowiek pójdzie na skazany na wieczne potępienie? Słuchajcie, wszystkie cierpienia, wszystkie trudności, które miała, ofiarowała za niego. Jakaż była jej wielka radość, że w momencie, kiedy był skazany na śmierć, wykonywany wyrok, w ostatnim momencie ten Pranzini złapał krzyż i ucałował. I drugi jej syn duchowy, słynny kaznodzieja, wybitny kaznodzieja tamtych czasów, ojciec Hiacynt, człowiek uwielbiany przez tłumy, wybitny kaznodzieja, odszedł od wiary. Było nawet tak, że nie wymieniano jego nazwiska, żeby nie gorszyć zakonnicę. I Tereska, Dzieciątka Jezus, podjęła za niego wszystkie trudy i cierpienia. I co ciekawe, trwało to kilkanaście miesięcy, może nawet więcej. Nie doczekała jego nawrócenia, zmarła wcześniej, ale już w niebie wiedziała o tym, że kiedy ojciec Hiacynt umierał na łożu śmierci bez księdza, bez sakramentu pojednania, to jednak w ostatnim momencie wzdychał: o mój cichy Jezu. Czasami ktoś odmawia modlitwę pompejańską i myśli, że to już starczy, bo to 54 dni wałkowania różańca. Może niektórzy już wiele lat modlą się o takiej czy innej intencji i wątpią, czy to w ogóle ma sens. Środki ubogie nie mierzą się naszą skutecznością. Może trzeba nie jedno to nowennę. Nie wyznaczaj Bogu działania. To nie automat z kawą, do którego wrzucisz nowennę, a wyskoczy upragniona rzecz. A poza tym, już kończę, to nie jest tylko kwestia modlitwy. To jest kwestia zgadzania się z Bogiem, zmiany własnego życia. Zachęcam was do szukania środków ubogich, środków niemierzalnych, nie dających poklasku, nie dających chwały, po ludzku niedocenionych. Ale czy my jako ludzie, którzy idziemy do nieba, idziemy do Boga, czy możemy po nie nie sięgać? Zwłaszcza te niewidoczne różańce, cierpienia, posty, wyrzeczenia, te niewidoczne przyjmowanie upokorzeń. Idźmy do Boga, ale z Bogiem już tutaj żyjmy. Amen.